Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś zapraszam Was na top 5. Tym razem będzie o tonikach. Taki film już chyba był tutaj na moim kanale, więc czas najwyższy zrobić jego aktualizację. W ostatnim czasie, na przełomie, mogłabym powiedzieć, ostatnich miesięcy, odkryłam fantastyczne toniki i dzisiaj właśnie chciałabym się z Wami tym podzielić. Będą to toniki przeznaczone do różnych typów skóry i mam nadzieję, że Was zainteresują. Są naprawdę ciekawe. Pierwszy tonik, który chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, jest to preparat, o którym już mówiłam na moim kanale przy okazji omawiania z Wami serii ceramidowej od marki Bielenda Professional. No właśnie, to jest ten oto tonik, który niesamowicie mnie zachwycił. Tonik w opakowaniu standardowym, 200 ml pojemności. Wylewamy go sobie na wacik i delikatnie wklepujemy w naszą skórę, albo też wylewamy odrobinę na zagłębienie dłoni i wtłaczamy w skórę niczym esencja. Jest to tonik przeznaczony do skór suchych, odwodnionych, mieszanych, trądzikowych, podrażnionych, wrażliwych, więc tak naprawdę ma bardzo duże zastosowanie. Tonik o działaniu łagodząco-nawilżającym z bardzo fajnymi składnikami aktywnymi. Znajdziemy w nim między innymi ekstrakt z aloesu, ekstrakt z kurkumy, niacynamid, glukozę, argininę PCA. Są to substancje, które będą łagodziły, koiły, łagodziły, jeżeli nasza skóra jest podrażniona, lekko zaczerwieniona, ale też łagodziły stany zapalne, jeśli w okolicy na przykład naszych ust, kiedy nosimy maseczki, albo też jeśli mamy właśnie jakieś zmiany trądzikowe, pojawiają się stany zapalne, ten tonik fantastycznie będzie sobie z nimi radził, będzie je łagodził, zmniejszał to zaczerwienienie, które pojawia się na naszej skórze, ale też dodatkowo będzie ją nawilżał. A jak wiecie, nawilżanie w pielęgnacji każdego typu skóry jest bardzo ważną sprawą. Bez względu na to, czy macie skórę suchą, odwodnioną, czy macie skórę właśnie trądzikową, tłustą, mieszaną, nawilżanie to podstawa pielęgnacji. A skoro mówimy o nawilżaniu, to tutaj muszę wspomnieć o jeszcze jednym składniku aktywnym, który się znajduje w tym właśnie toniku, czyli o niskocząsteczkowym kwasie hialuronowym, który właśnie będzie sprawiał, że ta skóra będzie fajnie nawilżona. I rzeczywiście po stosowaniu tego toniku skóra jest taka przyjemna w dotyku, a miękka, nie ma tego uczucia ściągnięcia, takiego napięcia. Momentalnie jest on niwelowany. Ja uwielbiam ten tonik i muszę Wam powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych produktów, jeśli rozmawiamy o serii ceramidowej. Gorąco Wam polecam, jeśli jeszcze go nie znacie. A skoro jesteśmy przy łagodzeniu i kojeniu, to tutaj muszę Wam polecić kolejny produkt, kolejny kosmetyk od marki Bielenda Professional z serii Supreme Lab, ale już z tej linii skierowanej na mikrobiom naszej skóry. Wy wiecie, że ja o mikrobiomie ostatnio sporo Wam tutaj opowiadam i właśnie dlatego też chciałam wspomnieć o tym toniku, ponieważ jeśli mówimy o całej serii Microbiome Pro Care, to powiem Wam, że ten tonik jest z kolei moim ulubionym produktem w tej serii. A dlaczego? Dlatego, że jest to produkt łagodzący, kojący, ale wzmacniający nasz naturalny mikrobiom. Ma bardzo fajną konsystencję, przez co też można powiedzieć, że jest to takie połączenie toniku z serum i można go stosować na różne sposoby. Możecie go stosować jako tradycyjny tonik, ale również jako esencję. Czyli na przykład stosujecie wcześniej jakiś inny tonik, a później wylewacie sobie odrobinę tego toniku na zagłębienie dłoni i wtłaczacie w Waszą skórę, czyli stosujecie tak jak esencję. Co prawda nie mam dzisiaj opakowania, żeby Wam pokazać, ale jest ono bardzo podobne do opakowania właśnie tego toniku z serii ceramidowej, czyli mamy taką samą butelkę, też mamy pojemność 200 ml, ale inną fioletową szatę graficzną. Nie mam tego opakowania, ponieważ był to jeden z pierwszych toników, po który sięgnęłam już jakiś czas temu właśnie z serii Supreme Lab i niestety muszę Wam powiedzieć, że gdzieś mi się to opakowanie zapodziało. Byłam święcie przekonana, że specjalnie je zostawiłam, żeby Wam pokazać, ale no nie mogę go znaleźć. Także słuchajcie, tonik mleczny, cudowny,
ukojenie dla naszej skóry, łagodzenie, wzmacnianie bariery ochronnej naszej skóry, wzmacnianie naszego naturalnego mikrobiomu, który będzie walczył z patogennymi na przykład bakteriami. Bardzo ciekawa formuła, tak jak powiedziałam, więc można go zastosować na różne sposoby, ale co takiego znajdziemy w składzie tego toniku, że on będzie tak fantastycznie działał? Otóż moi drodzy, mamy tutaj przede wszystkim kompleks Symbiotic. Jest to kompleks, w którego składzie znajdziemy pro i prebiotyki oraz kwas mlekowy. Mamy także beta-glukan, mamy kwas glutaminowy, mamy ceramidy, mamy kwas hialuronowy i skwalan. I to jest taki produkt, który z jednej strony będzie nam łagodził i koił naszą skórę, z drugiej strony będzie ją też nawilżał intensywnie. Produkt przeznaczony przede wszystkim dla skór nadreaktywnych, czyli właśnie takich, które reagują podrażnieniami, wrażliwością, pieczeniem, swędzeniem. Ale pamiętajcie o tym, że mikrobiom wzmacniamy w przypadku każdego typu skóry. Więc tutaj również ten tonik mogą stosować osoby, które posiadają skórę dojrzałą, ze względu na to, że mamy tam zawarte pro i prebiotyki i kwas mlekowy, ale też ceramidy, bo pamiętajcie, że po 40 roku naszego życia nasza skóra już nie produkuje swoich własnych ceramidów, więc warto wspomagać ten proces, stosując odpowiednie kosmetyki. A kiedyś Wam też zdradziłam, że stosowanie kwasu mlekowego powoduje, że zaczyna się ta produkcja naszych naturalnych ceramidów. No i jeszcze tutaj mamy dodatkowo tonik wzbogacony o ceramidy, więc super rozwiązanie. No i pre i probiotyki, które będą wzmacniały ten nasz naturalny mikrobiom. Powiedziałam o tym, że nada się ten tonik do skóry dojrzałej, ale również będzie fajnym rozwiązaniem w przypadku, jeśli macie jakieś stany zapalne na waszej skórze, stany trądzikowe, też warto o nim pomyśleć. I też ostatnio mówiłam Wam o tym, że w okresie noszenia maseczek, kiedy pojawiają się na naszej skórze, pod właśnie w tych miejscach, gdzie nosimy maseczkę, pod maseczką jakieś stany zapalne, warto mieć w swojej pielęgnacji kosmetyk, który będzie wzmacniał mikrobiom, nasz naturalny mikrobiom. I tutaj moja propozycja dla Was to jest właśnie ten tonik od marki Bielenda Professional. Bardzo fajny skład, bardzo fajna konsystencja, super zastosowanie i przede wszystkim to, co jest chyba najważniejsze, to działanie tego toniku. No i zostańmy jeszcze na moment przy mikrobiomie, przy tej naszej mikroflorze, jak ja to mówię, mikrobiocie. I tutaj mam propozycję dla osób, które lubią sięgać po droższe kosmetyki, bardziej profesjonalne, a mianowicie tonik Esencja od marki Hydro Peptide. Jest to produkt, który znajdziecie w dwóch pojemnościach do kupienia na stronie marki, 30 ml i 118 ml, ja akurat mam tę większą wersję. W nazwie ma esencja, ponieważ możemy go też podobnie jak tonik od marki Bielenda stosować na dwa sposoby, czyli możemy go wyciskać na wacik i sobie wklepywać w naszą skórę. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ opakowanie jest tak tutaj stworzone, że mamy tutaj taką pompeczkę, więc najlepiej stosować właśnie wacik, który przykładamy, naciskamy i później sobie wtłaczamy. Ale oczywiście, jeśli nie lubicie stosować wacików, możecie sobie wycisnąć odrobinę tego produktu tutaj, ewentualnie odkręcić nakrętkę na zagłębienie dłoni i też wtłoczyć waszą skórę, jak to się mówi. Tutaj z kolei w przypadku tego toniku mamy ogromną ilość substancji aktywnych. A jak nawet sobie spojrzycie na skład, to powiem Wam, albo nawet wejdźcie sobie na stronę marki i zobaczcie, jak bogaty jest skład tego toniku. Przede wszystkim mamy tutaj ogromną ilość ekstraktów roślinnych, owocowych. Oczywiście mamy też te potrzebne dla nas substancje, które będą wzmacniały nasz naturalny mikrobiom. Czyli znajdziemy tutaj antyoksydanty, znajdziemy tutaj wodę kokosową, sok aloesowy. Mamy kompleks pre i probiotyków. I to jest kolejny kosmetyk, który właśnie będzie działał na naszą skórę tak, by wzmacniać tą barierę ochronną, by wzmacniać nasz naturalny mikrobiom, ale też oczywiście ją odświeżać i działać przeciwzmarszczkowo właśnie ze względu na zastosowanie tych antyoksydantów. Także słuchajcie,
kolejny produkt, który mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Lecimy z kolejną propozycją dla Was i jest to tonik, który muszę Wam powiedzieć, że w mojej pielęgnacji jest stosunkowo nowym produktem, ponieważ pojawił się jakiś czas temu, ale intensywnie go sobie stosuję i już mogę Wam powiedzieć, że jestem bardzo, ale to bardzo z niego zadowolona. I to chyba będzie najtańsza propozycja ze wszystkich, a dokładnie tonik od marki Kiko Milano. Pewnie tę markę doskonale znacie, zresztą ja niedługo opowiem Wam o niej nieco więcej, a dokładnie o pielęgnacji od marki Kiko. Już mogliście ją widzieć na moim Instagramie. I to jest tonik przeznaczony do skóry mieszanej i tłustej, tonik o działaniu oczyszczającym, ale również matującym. Tonik, który z jednej strony będzie nam wyrównywał pH, delikatnie zwężał pory, działał na nadprodukcję sebum i pozostawiał skórę matową, czyli to, co najczęściej przypada do gustu właśnie posiadaczkom skóry mieszanej i tłustej. W jego składzie również mamy kilka bardzo fajnych substancji aktywnych, takich między innymi jak niacynamid, wyciąg z wierzby, wyciąg z ogórka, wyciąg z herbaty czy nawilżający cukry. No właśnie, bo tutaj znowu muszę Wam przypomnieć, że nawilżanie w pielęgnacji jest bardzo ważne, więc mimo tego, że mamy tutaj produkt, który będzie tę skórę tonizował, delikatnie ją oczyszczał, wygładzał, zwężał pory i działał na nadprodukcję sebum, to jeszcze też będzie ją delikatnie nawilżał. Więc to, co jest fajne w przypadku tego toniku, to to, że rzeczywiście skóra jest taka delikatnie napięta, ale to nie jest ściągnięcie, takie wiecie, ściągnięcie, które najczęściej pojawia się właśnie po myciu naszej skóry. Można go stosować oczywiście rano i wieczorem. To też ma przyjemną właśnie taką fajną formułę wodnistą, ale bardzo ciekawy zapach, który też umila nam cały ten proces tonizacji. I powiem Wam, że ja jako posiadaczka skóry mieszanej bardzo polubiłam ten tonik. Nie ma mowy o podrażnieniu, zaczerwienieniu, rzeczywiście ta skóra jest taka lekko zmatowiona, chociaż ja powiem Wam szczerze, że nie zwracam uwagi na to, żeby skóra była matowa, ale właśnie w przypadku tego toniku widać ten efekt po jego zastosowaniu, kiedy już delikatnie się wchłonie w naszą skórę przed zastosowaniem innych preparatów pielęgnacyjnych. Kosmetyk, który mogę Wam polecić, tak jak mówię, do skór mieszanych i tłustych, myślę, że najbardziej przypadnie do gustu osobom, które posiadają skórę tłustą, bo takich toników w kierunku pielęgnacji właśnie tego typu skóry powiem Wam, że jest mało, a jak są, to ich składy są takie no nie do końca ciekawe, a w przypadku skóry mieszanej i tłustej musimy działać troszeczkę inaczej tonizująco niż w przypadku skóry suchej czy odwodnionej, a nawet powiedziałabym normalnej. Też bardzo często pytacie mnie właśnie o toniki, czy to są takie preparaty, które są zbędne w naszej pielęgnacji, czy też nie. Ja już na ten temat wypowiadałam się bardzo często na moim Instagramie, ale osobiście uważam, że tonik w pielęgnacji powinien zajmować wysoką pozycję i dlatego właśnie też polecam Wam dzisiaj ten. A skoro jesteśmy przy skórze mieszanej i tłustej, to na zakończenie mam dla Was dzisiaj jeszcze nieco inną propozycję. Z jednej strony jest to tonik, ale z drugiej strony można powiedzieć, że płyn złuszczający, ponieważ w jego składzie mamy bardzo wysokie, a w sumie to najwyższe dopuszczalne stężenie kwasu salicylowego, czyli 2% stężenie kwasu. I jest to produkt od Paula's Choice, bardzo ciekawy kosmetyk. Dlaczego mówię skóra mieszana i tłusta? Między innymi dlatego, że to jest produkt, który będzie delikatnie nam złuszczał martwy naskórek, ale przede wszystkim ze względu na zawartość tego kwasu salicylowego będzie odblokowywał ujścia gruczołów łojowych i wpływał na nadprodukcję sebum. Delikatnie też oczyszczał właśnie te tak zwane pory skórne i je zwężał. To jest bardzo fajny produkt, ale z kolei do stosowania tylko w wieczornej pielęgnacji, właśnie ze względu na to wysokie stężenie kwasu. Jeśli jesteście osobami, które boją się stosować kwasy, to zdecydowanie bardziej polecam Wam ten wcześniejszy tonik od marki Kiko. Natomiast jeśli nie boicie się stosować kwasów, lubicie kwasy w Waszej pielęgnacji, posiadacie skórę mieszaną i tłustą i chcecie mieć jeden taki naprawdę dobry jakościowo i fajny kosmetyk, to postawcie właśnie na ten.
On też jest dostępny w dwóch pojemnościach, czyli 118 ml i 30 ml. W sklepie internetowym Cozy Bella ma taki specyficzny zapach, ale absolutnie nie doprowadza do pieczenia, jakiegoś swędzenia, zaczerwienienia na naszej skórze. Też oczywiście stosujemy go na wacik i delikatnie raz przecieramy miejsca na naszej twarzy, tam gdzie chcemy zadziałać. W przypadku skóry mieszanej ja bym proponowała stosowanie go tylko i wyłącznie w strefie T, natomiast w przypadku skóry tłustej oczywiście stosujemy go na całą twarz. To jest też taki produkt, którego nie stosujemy w momencie, kiedy macie stany zapalne na skórze, ze względu właśnie na bardzo wysokie stężenie kwasu salicylowego. Tylko wtedy, kiedy na tej skórze nic się nie dzieje, możecie go używać. Zresztą nie stosujemy w ogóle kwasu w momencie, kiedy mamy stany zapalne, ropna na naszej skórze zaczerwieniona. Wtedy działamy troszeczkę inaczej. Natomiast to jest naprawdę bardzo fajny produkt, bo tutaj nie dochodzi do takiego widocznego złuszczania. To jest, ja bym powiedziała, takie mikrozłuszczanie, ale wyrównanie kolorytu. Dla osób, które mają problem z przebarwieniami takimi potrądzikowymi, też bardzo fajnie się sprawdzi. Możecie go stosować właśnie w wieczornej pielęgnacji jesienią i zimą, ewentualnie jeszcze teraz wiosną. Natomiast byłabym ostrożna w stosowaniu tego toniku w okresie letnim. Pamiętajcie też oczywiście o wysokiej ochronie i o SPF 50, jeśli sięgacie po produkty kwasowe. Także ten kosmetyk chciałam Wam polecić, ten płyn złuszczający chciałam Wam polecić, bo osobiście uważam, że jest on bardzo, bardzo ciekawy. Wśród dostępnych na naszym rynku tych wszystkich innych płynów złuszczających, ten ma naprawdę bardzo fajne stężenie i ma ten kwas salicylowy, który uważam, że jest takim kwasem niedocenionym wśród wszystkich dostępnych kwasów, które mamy na rynku, a jak wiecie, jest ich naprawdę bardzo dużo i to jest też takie moje odkrycie ostatniego czasu. Powiedziałabym, że na przełomie ostatniego roku. Ja absolutnie nie stosuję go codziennie. Ja mam skórę mieszaną, więc ja stosuję go może dwa razy w tygodniu, maksymalnie dwa razy w tygodniu, właśnie ze względu na kwas i jego duże stężenie i działanie. Jeśli jesteście osobami, które mają skórę tłustą i naprawdę borykają się z takim problemem, że często dochodzi do was, u was do tak zwanego zapchania porów, że ta skóra się bardzo przetłuszcza, no to wtedy możecie po niego sięgać częściej. Ale stosowanie go codziennie, tutaj bym wzięła na to małą poprawkę. Natomiast świetny produkt, bardzo fajne działanie i przede wszystkim bardzo dobry skład. Także moi drodzy, dzisiaj przedstawiłam Wam propozycję top 5 toników, które odkryłam w ostatnim czasie i uważam, że są genialne. Dwa świetne toniki od marki Bielenda Professional z serii Supreme Lab. Dwa naprawdę genialne toniki. Tonik tani, ale bardzo skuteczny od marki Kiko, czy też produkty, które będą wzmacniały nasz naturalny mikrobiom, bardzo ważne i bardzo istotne w naszej pielęgnacji. No i złuszczanie już tak dla osób, które lubią tego typu pielęgnację, taką bardziej zaawansowaną. Także myślę, że jest w czym wybierać. Oczywiście linki do tych produktów zostawiam Wam jak zawsze w opisie do dzisiejszego filmu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy znacie któryś z tych produktów. Jeśli tak, czy się dobrze u Was sprawdził, albo źle się u Was sprawdził. Czekam na Wasze komentarze. I widzimy się oczywiście w następnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!